Zdecydowanie nie nazwałbym tego komfortową i fajną dzielnicą, gdzie turysta się czuje dobrze. Tak, zdecydowanie nie wygląda tutaj fajnie. O 7 nad ranem dotarłem do Porto Alegre, jednego z rzekomo najbrzydszych i najbardziej niebezpiecznych miast w Brazylii. Muszę iść wyrobić kartę SIM. W hostelu poznałem chłopaka, który idzie akurat do centrum handlowego i obiecał, że mi pomoże. Jeszcze mi bardzo głupio, bo kupił nam po śniadaniu, także chyba muszę go na wódkę zaprosić za chwilę, za moment. Wróciłem się tutaj do tego centrum wymienić pieniądze, polazłem do kantoru, wymieniłem od razu 100 dolarów, to tam 370 reali. Na moich oczach policzyła te pieniądze, także było 370 reali. Przekazując mi je, ona jakimś cudem te banknoty sobie między palcami przerzuciła. 200 zł jestem w plecy, już tam idę, no nie odpuszczę, no. Napisałem taką wiadomość i idę się z nią napierdalać przez translatora Google. To jest to miejsce, także tego miejsca nie polecam. Podpiłem, Paweł razu się na mnie patrzy, pokazałem mi tą wiadomość w telefonie. Zrobiła wielkie oczy. 170 tylko ci dała? Nie. Już mówię agresywnym tonem, że dobra, no to dzwonię policja, turystyka. Mówi, okej. Przepraszam, to błąd, to był tylko błąd. Oddała mi kaszurek. O proszę, 15,90. Wałęsa wódka, 950 ml. No to co? Nie chcę, ale muszę, no. Smirnoff 32 i wyborowa wódka luksusowa. No to jesteśmy po zakupach. Wydałem około 44 zł. W końcu zostawiłem Bolka. Bolka obalimy później. Za te 44 zł około kupiłem litr whisky, 2,5 litra coli plus dużo jedzenia. Tak wygląda moja miejscówka. Śpię sobie tutaj. W tym burdelu około 20 zł za noc, naprawdę nie ma co narzekać, zaraz przy samym dworcu, także nie musiałem dużo chodzić. Niby to jest hostel, a tak naprawdę to jest mieszkanie. Tak wygląda przeciętna brama, klatka w bloczku, toalety. Są dwie pary drzwi i przestrzegają, żeby zamykać obydwie pary. No i idziemy do Parku de Redencao, to jest park odkupienia, tutaj niedaleko centrum Porto Alegre i w tym parku znajdziemy popiersie Fryderyka Chopina. Zobaczymy, jak ono ładnie wygląda i czy w ogóle wygląda ładnie. No a póki co oglądajmy sobie, jak wygląda Porto Alegre. No i tak mniej więcej wygląda to miasto. Także bardzo, bardzo przeciętnie. Nie oszukujmy się. Myślisz, że ja się nie widzę, prawda? No i niestety nie pokażę wam pomnika. W parku rozbite jest wesołe miasteczko i pomnik jest prawdopodobnie na jego terenie. Pora wracać do hostelu. Jutro bardzo aktywny dzień. Jedziemy na Avenida Roosevelt. Tam jest bardzo stary polski kościół pod adresem 920. Obejrzymy kościół i spotkamy się z księdzem, który od 40 lat pełni posługę w Brazylii. Jesteśmy w kościele Matki Boskiej Jasnogórskiej. Kościół otwarto w 1934 roku. Jest to jeden z pierwszych kościołów, jakie tutaj wybudowano. Przed wami Zdzisław Malczewski. Ksiądz jest jednym z największych autorytetów wśród brazylijskiej Polonii. Jak to się zaczęło? Ja czułem jakąś taką fascynację Brazylią, której nie znałem, powiedzmy od dzieciństwa, nie? Byłem ministrantem. Potem, kiedy kończyłem liceum,
miałem zamiar iść do seminarium, ale miałem moje wątpliwości, tak sobie myślałem, powiedzmy, mam brata starszego księdza, wujka księdza, jeszcze jeden ksiądz, nie. Więc poszedłem do pracy, pracowałem w banku, ale jak to się mówi religijnie, Pan Bóg mi nie dał spokoju, więc opuściłem pracę i poszedłem do seminarium. Poświęcenia w 76 roku. Ja do prowincjałatu z Brazylii się zgłosiłem, księże, ja bym chciał jechać do Brazylii, nie? Mówi, to chodź do generała, porozmawiamy, nowy generał wybrany. No. I poszliśmy. On mówi, dobrze, mówi, ale 2 lata musisz pobyć, odbyć praktykę w Polsce, nie? No i tak się stało. Pracowałem w Stargardzie Szczecińskim i po roku generał tu był na wizytacji, przysłał mi pocztówkę, przygotowuj się, w przyszłym roku pojedziesz do Brazylii, nie? I przylecieliśmy, 3 kolegów z jednego roku. Wylecieliśmy pod koniec marca z Polski, to była ta zima stulecia, a wylądowaliśmy w Rio, to już był koniec lata, początek wiosny. Gorąco, mój Boże, a my w kaleszonach, poubierani w płaszczach, nie? Według socjologii pierwsze pokolenie urodzone nie chce mówić w języku ojczystym, żeby się nie wyróżniać w szkole, tak? Więc drugie pokolenie, o tyle, trzecie szuka korzeni, a czwarte, piąte to już wchodzi w środowisko. Ja mówię, a my mamy już siódme, ósme, dziewiąte pokolenie rodzące się. Większość nie mówi po polsku, może jedno, drugie, trzecie słowo, ale jak język, jak pan spotka w internecie, taki archaiczny, jaki przywieźli 150 lat temu, ale mają świadomość i dumę swojego polskiego pochodzenia. Tak, niesamowite. Następnego dnia idę na kolejne spotkanie z Leonardo Koleśnym. Poznaliście go w poprzednim odcinku. Ojciec, tym Koleśny. Ja właśnie szukam tego nazwiska. Po komentarzach i głębiej nie wiedzą. Jest tam facet w Warszawie, który poszukał znajomość jakiegoś tam Feliksa, który zmarł tam w 1800 niektórym roku. Nie wiem, ile. I to tylko tyle. Mój dziadek od strony matki przyjechał z Polski. Od strony ojca to był pradziadek. On sam przyjechał, nie przyjechał z emigracją. Tam nie ma dokumentacji o tym jego przyjazdu. No i tak, nic o rodzinie w Polsce nie wiem, korzenie. Jak to się potoczyło, że pan tak dobrze po polsku? W 1964 przyjechałem do Kamakua, tam księża chrystusowcy założyli niedzielną taką szkółkę polskiego. To się nauczyłem czytać, pisać. Potem dostałem kontakty z Polski, korespondencję tak. I tym się uczyłem. A potem, kiedy już byłem w Portalegre, to było już na 70. I sam, jako samouk. Szukałem w towarzystwie jakieś książki, gazety. Po kilku latach, nie wiem, czy to nie było, to już były lata 80. prawie 90. Postarałem się usprawnić. To pojechałem do Kurytyny. I tam w konsulacie pożyczyli mi słownik, żebym zrobił kopię. I to nie od razu, bo nie wolno, według prawa to zrobiłem kilka stron tu, kilka tam. I złożyłem to i przyjechał, liczyłem to 800 km, ale miałem słownik. Warto było. No tak. Ten kopię do dzisiaj. Jedziemy do polskiego towarzystwa Sociedad de Polonia. Założono je w 1896 roku. Jesteśmy w towarzystwie Sociedad de Polonia. I co tu państwo robicie w tym Sociedad Polonia? No, normalnie są bale, tak się wypożycza salon na bale, na różne imprezy. Mamy lekcje języka polskiego, są kursy tańca folklorystycznego polskiego tak samo, ale tak. Od początku to jest cała historia naszego towarzystwa. No, zaczęło tu się w 1896 roku. Tu nie ma tej daty, ale wiemy. To jest pierwszy zarząd, tak? 1896-1898. Tu galeria byłych prezesów i od Zdanowskiego do dzisiejszego. Ten teraz Marian Hossa jest aktualnym prezesem znowu. Pan Edward Stelczyk to był jeden z założycieli, przynajmniej uczestniczył w pierwszym posiedzeniu
kiedyś fundacji klubu piłki nożnej Gremio Futebol Porto Alegrense. Wtedy założył polską restaurację w Porto Alegre. To jest jego ojciec. Restauracja Polonia? Tak. Dzisiaj miałem iść, ale już widzę godzinę, także niestety mi się nie uda. Ten jego wnuczka jest pisarką. Ona napisała książkę, z której zrobili Brazylijczycy nowelę. Gałecki miał sklep tu niedaleko. Ten był na wojnie, był ochotnikiem. To był jego mundur. A tak, o. Niesamowite. Po krótkich poszukiwaniach ustaliliśmy, że mundury należą do 3 członków towarzystwa, którzy wyruszyli do Europy w trakcie wybuchu II wojny światowej. Jana Andrusiewicza, marynarka, Mieczysława Niemca, piechota i Karola Klacewicza, lotnictwo. Mieczysława poznałem i Karola poznałem osobiście. Tego pana Arusiewicza nie pamiętam. O, tu kiedyś, jak był sygnał TVP, może tu się da włączyć. To tam odbieraliśmy sygnał telewizji Polonia. To ja przychodziłem wieczorem, nocowałem tu na takie 3-4 krzesła i na tych krzesłach kładałem, 2 budziki miałem. I nastawiałem, żeby nagrywać z TVP programy. I potem się w sobotę się oglądało te filmy, to wszystko. Wszyscy razem, rozumiem, w większym gronie. No. A wieczorem ja przychodziłem rano prosto do pracy. I tu się uczy języka polskiego, tu tak? Tu się uczy języka polskiego. Mamy kartki, mapy. Wiele osób uczy się tutaj języka polskiego? No ja to już nie wiem, bo ja teraz obecnie tu nie uczę. A rozumiem, teraz pan sam. Nie mam grupy, ale moja koleżanka ma przynajmniej 2 grupy. Przynajmniej 2 grupy i je uczy tutaj. Tak. To są młodzi ludzie, starsi ludzie? Nie, co to było, od 15 do 80 lat. Rozumiem. No, to pochodzi z pierwszego budynku, a to z drugiego. Ten jest nowszy. A, czyli tutaj była ściana. Tak. Tu była ściana, co zresztą po podłodze widać. No tak. Także tu była ściana i tutaj tak jak słyszeliśmy, jak tutaj były te Sociedad były podzielone, to tutaj była ściana. Także tu byli jedni, tu byli drudzy i się nie lubili. Ale już no, na szczęście się tak pogodzili. Było, naprawdę się... O, sala Chopina. Sala Chopina, tak. Ten słownik jest wydany tu w Porto Alegre. Mariano Kafka, autor jest z Curitiby. Polsko-portugalski, portugalsko-polski. Duży, jednotomowy. Ale jest polska wersja, która jest wydana w Warszawie. To jest po polsku napisane tak. A jak pan czyta po polsku? Proszę zadać. No, pamiątkę wizyty w Towarzystwie Polonia, jego inicji, 8 prymasa Polski, kardynała Józefa Klempa, którego oddziałalność. Nie, działalność kierowana jest głębokim poczuciem odpowiedzialności za Kościół i naród duchu wierności całej spuścizielki Jego. A tu już po portugalsku. Tak. No i bardzo, bardzo ładnie. Skrzesicielowi budowniczemu potężnej rzeczywistości polskiej w hołdzie i ojczyźnie uchwale stanego kolegium imienia marszałka Józefa Piłsudskiego jako zbiorowy czyn kolonii polskiej w Porto Alegre. Pięknie. To co, może przejdziemy na drugą stronę ulicy, sobie budynek uchwycić? To było, bo widzieliśmy jak tam podłoga była, nie? Tak. Tu widać, że tak. Ten był drewniany, potem już budynek. 70. To gry takie. To by poznać?
pan z Polski przyjechał, żeby cię poznać. Tak. Dobry wieczór. Mateusz Jakubowski. A, jaka misja. Czemu pan po polsku mówi? Jak to się stało? Nie mówisz po polsku? Troszeczkę, ale wiesz co to jest? Co to jest? Koszulę. Koszulę, o. Wymowa jest przepiękna, dobra. Ja mam 60 lat. A ja 70. Nie, prawie. A mówię, że mam 60, żeby nie powiedzieć, że mam 69. Bo 69 to kojarzy się z seksem. Takim po francusku, no. Aha, on robi to razem z upinami, ze skórką. Ale niektórzy nie lubią skórki. O, tak. Nie schudny na tym wyjeździe. A ta jest autentyczna prosto z tego destylatora. No nie wiem, to jest jak to się nazywa? Ma nazwę polską. Z destylarni. No ale zdaje się jest jeszcze inna. Z fabryki, z produkcji. No. I to nie jest takie z dużych zakładów jak tamte. Mhm. To mniej tu składników takich. Rozumiem, mniej szkodliwych. Tak, tak. Jego córka była. Kto są za kas? 10. 10 lat temu była Miss Rio Grande do Sul. Reprezentowała w całej Brazylii. O, gratuluję. To jest jego córka, która była Miss Rio Grande do Sul. A w którym roku? Pamiętacie? W 2010 roku. No, piękna. Idę na ostatni spacer po mieście. No i jesteśmy przy najważniejszej świątyni Porto Alegre. Porto Alegre to jedno z najniebezpieczniejszych miast w Brazylii. W kraju dochodzi codziennie do prawie 200 zabójstw. Większość z nich związana jest z narkotykami lub ma podłoże rabunkowe. Rocznie w Brazylii ginie w ten sposób prawie 65 tysięcy osób. Przed miastem przestrzegają mnie wszyscy, których tutaj poznałem. Leonardo napadli i okradli w centrum miasta. Tak samo było z księdzem, którego okradli wśród tłumu na przejściu dla pieszych. Przyglądał się temu policjant pełniący służbę po drugiej stronie ulicy. Po wszystkim ksiądz podszedł do niego i zapytał się, dlaczego on nic nie zrobił. Nie chcę, żeby mnie później za to zabili, usłyszał w odpowiedzi. Przyjaciela Leonardo zabili na głównym dworcu autobusowym i okradli. Odwiedzony przeze mnie polski kościół napadnięto w trakcie mszy. Weszli do niego uzbrojeni napastnicy, którzy po kolei, ławkę po ławce, okradali ludzi z cennych przedmiotów, które sobie posiadali. Odpowiedzi na agresję brazylijskich przestępców. Zmieniono prawo, które upoważniło policjantów do używania broni w razie niebezpieczeństwa. W ten sposób z rąk policji ginie około 12 osób. Pora jechać dalej. Przede mną Caxias do Sul. Zapraszam do subskrybowania kanału. Kolejny odcinek w niedzielę o godzinie 18:00.